Po trzech ligowych porażkach z rzędu Legia Warszawa w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje Stal Mielec, która w Ekstraklasie przegrała aż 4 ostatnie mecze i plasuje się tuż nad strefą spadkową. Legia rusza do ataku, ale 100% sytuacji brakuje. W pierwszej połowie gospodarze oddają na bramkę Mateusza Kochalskiego aż 10 strzałów, ale wszystkie uderzenia są niecelne. My przed chwilą oglądaliśmy próbę Gilles Diaza, a teraz Josue próbował technicznym strzałem pokonać bramkarza Stali. Stal nie wychodzi z własnej połowy aż do 38 minuty, kiedy Ilja Szkurin daje prowadzenie gościom. Sensacja przy Łazienkowskiej. Ilja Szkurin po asyście Michała Trąbki oddaje pierwszy strzał w tym meczu po stronie Stali Mielec i jest to strzał zamieniony na gola. Do przerwy ekipa z województwa podkarpackiego prowadzi 1-0, a po przerwie Legia znów rusza do ataków. Legia znów ma przewagę. Gilles Diaz zatrzymany przez Mateusza Kochalskiego. Znakomita interwencja i kontra przyjezdnych. Ilja Szkurin na prawą stronę do Krzysztofa Wołkowicza. Wołkowicz! 2-0! Co się dzieje przy Łazienkowskiej? Stal oddaje drugi strzał w tym meczu i po raz drugi piłka wpada do siatki. Stal Mielec prowadzi z Legią już 2-0, a Mateusz Kochalski gra fenomenalny mecz. Ależ interwencja po uderzeniu głową Blaża Kramera. No ma z czego się cieszyć Mateusz Kochalski i Krystian Gettinger, a Stal gra już na luzie. Koki Hinokio po kontrze perfekcyjnie, efektownie wyprowadzonej z Ilią Szkurinem. Szkurin do gola dokłada asystę, a Koki Hinokio, który w tym meczu wszedł z ławki rezerwowych, podwyższa na 3-0. No tak wysoko Stal z Legią wygrywała ostatnimi czasy w latach 70. poprzedniego stulecia. Legia zdobywa jeszcze bramkę honorową po asyście Pawła Wszołka. Trafia do siatki Blaż Kramer, ale to już nic nie zmienia. Stal Mielec pokonuje Legię Warszawa 3-1. Co ciekawe, Stal oddała w tym meczu 3 strzały na bramkę Kacpra Tobiasza. Legia dla porównania aż 26 uderzeń. Legia Stal 1-3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.